Witam na konferencji prasowej po meczu Brojadą GKS Wikielec. Trener Wikielca Damian Jarzębowski. Poproszę o ocenę meczu. Jak pan ten mecz widzi z ławki trenera? Z naszej perspektywy oczywiście w taki sposób tylko mogę się powiedzieć dwie odsłony, dwie różne perspektywy, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie w pierwszej połowie i zupełnie inne w drugiej połowie. W pierwszej połowie dostosowaliśmy się do tego, co chciała grać broń, jakie narzuciła warunki gry. Byliśmy zbyt pasywni, byliśmy zbyt daleko od przeciwnika, przez to gospodarze dzisiejszego meczu grali sobie wedle własnych zasad, umieszczali piłkę bez naszej presji, a tak naprawdę ze spóźnioną presją w miejsca, które ona chciała, a nie w które my byśmy chcieli. Czyli tutaj tak jakby troszkę pretensje, które miałem do zawodników przerwy, to dotyczyły głównie tego, że nie ukierunkowywaliśmy swoimi skokami pressingowymi zawodników, gospodarzy do tego, by grali w miejsca, które nam było wygodnie, tylko tak naprawdę, no, tak jak powiedziałem, gospodarze mając po sekundę, dwie więcej czasu i miejsca, oklepywali nas lub grali w rejony, miejsca na boisku niewygodne dla nas. Wtedy to mocno sobie powiedzieliśmy, skorygowaliśmy. Chcieliśmy wyjść odważniej na drugą połowę, chcieliśmy skrawiać dystans i odległości do przeciwnika i myślę, że druga połowa, o ile pierwsza, trzeba sobie powiedzieć szczerze, gdzieś tam było dyktando broni, to druga uważam, że zdecydowanie pod nasze dyktando stworzyliśmy sobie dużo okazji polukarnym przeciwnika. Troszkę żal mi losy, że w wielu momentach zamiast oddać strzał polukarnym, to gdzieś tam szukaliśmy na siłę podań, przedobrzaliśmy i tak naprawdę z tych 5-6 fajnych okazji na zdobycie bramki zdobyliśmy tylko jednego. Po części się tego cieszymy oczywiście, natomiast mamy niedosyt, bo w kolejnym meczu stwarzamy sobie sporo dobrych okazji bramkowych, a nie zamieniamy ich na bramki i ciężko o wygrane, jeżeli ta skuteczność w polu karnym przeciwnika nie ulegnie poprawie. Druga część konferencji prasowej po meczu Brojadą GKS Wikielec. Pan trener Mateusz Dudek. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz z ławki trenera? No i taki pewnie niedosyt, jeden punkt. Zgadza się. No, przede wszystkim chciałbym podkreślić, bo dzisiaj też taki jest może nieoczywisty fakt, że w pierwszej 11 mieliśmy trzech wychowanków Akademii. Myślę, że wiele klubów mogłoby pozazdrościć takiego stawiania czy sytuacji, gdzie część tej jedenastki to są wychowankowie, do tego młodzi. Jeśli chodzi o wydarzenia boiskowe, dwie diametralnie różne połowy. Pierwsza, jesteśmy dobrze dysponowani, kontrolowaliśmy ją w pełni i tak chciałbym widzieć wyglądający zespół nasz w każdym spotkaniu, bo potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, tworzyliśmy sytuacje. Kiedy trzeba było grać po ziemi, to graliśmy, kiedy przyspieszyć, to przyspieszaliśmy. Zabrakło tylko w tym polu karnym wykończenia, co jest paradoksem, że akurat ćwiczyliśmy to w tym tygodniu i gdzieś tam poświęciliśmy więcej czasu na ten element gry. Niestety nie wykorzystujemy tych sytuacji. Pierwsza połowa kończy się tylko wynikiem 1-0. W drugiej połowie no, tutaj zabrakło nam właśnie tej dominacji, energii. Tak, no, myślę, że do przepracowania, do analizy te 45 minut. Myślę, że powinniśmy wymagać od siebie więcej i zdecydowanie tutaj mogliśmy zagrać lepsze te 45 minut, ale z drugiej strony też mieliśmy swoje sytuacje, może mniej niż w pierwszej połowie, ale mówię, no tutaj też bramka po błędzie. Szkoda tych punktów, szkoda, bo jest niedosyt, no ale na pewno cieszy gra młodych chłopaków, cieszy to, że potrafiliśmy zagrać naprawdę na wysokim poziomie 45 minut. Teraz musimy dołożyć pracę, żeby to było 90 minut i wtedy myślę, że punkty będą się zgadzać.